Witamy serdecznie na wystawie Celina Osiecka Usługi Fotograficzne. Ja nazywam się Antonina Gugała i jestem kuratorką wystawy, a ze mną jest Celina Osiecka, fotografka, saskokępianka i bohaterka naszej wystawy. Przez pryzmat twórczości pani Osieckiej przyglądamy się historii fotografii rzemieślniczej. I dzisiaj będziemy opowiadać właśnie o rzemiośle fotografowanie. To może wydawać się dzisiaj takim anachronicznym pomysłem nazywanie fotografii rzemiosłem. I długo pracując nad tą wystawą, długo zastanawiałam się, czym właściwie fotografia rzemieślnicza miałaby różnić się na przykład od fotografii artystycznej. I takim elementem mocno rzemieślniczym, który wydał mi się ciekawy, jest sposób przekazywania wiedzy w ramach rzemiosła fotografowanie, czyli układ mistrz-uczeń, mistrzyni-uczennica i przekazywanie sobie wiedzy właśnie przez osoby wykonujące ten zawód. I na wystawie pokazujemy teczki prac wykonane przez panią Celinę na potrzeby egzaminu czeladniczego, który zdawała pani w 1962 roku, jeżeli się nie mylę, tak. Oraz egzaminu mistrzowskiego, który zdała pani w 1967 czy 8. W siódmym, a w 68 następnie w efekcie mogła pani założyć własny zakład fotograficzny. I to jest dla mnie dość niesamowity dokument, te teczki prac, któremu chciałabym się z panią przyjrzeć. I jest on niesamowity, ponieważ pokazuje, jakiego rodzaju oczekiwania stawiano fotografom i fotografkom, którzy chcieli uzyskać te kolejne tytuły i kolejne stopnie zaawansowania, więc może skupimy się na zadaniu pierwszym, czyli pierwsze zadanie polegało, jak rozumiem, na wykonaniu 6 identycznych odbitek fotografii portretowych. I tutaj w teczce widzimy zdjęcie przed retuszem oraz 6 odbitek wykonanych już po wyretuszowaniu zdjęcia metodą ołówkową. I czy mogłaby pani opowiedzieć nam w kilku słowach o tym, jak wyglądał sam egzamin czeladniczy i jak wyglądały przygotowania do tego zadania? Egzamin czeladniczy polegał na tym, że trzeba było najpierw zdać teorię, a później praktyczne zadanie pokazać, więc tutaj stoimy przy albumie, który był przygotowany na egzamin czeladniczy. Tu mam portret 6 odbitek jednakowych. Następnie jest zdjęcie pokazane przed retuszem. To jest portret mężczyzny, akurat to mojego męża. Tutaj rozumiem, że cała sztuka polegała na tym, że musiała pani tak naświetlić te odbitki, jednakowo. Żeby były jednakowe, każda odbitka, żeby miała ten sam odcień i kolor, intensywność barwy. Mm-hmm. Tu stoimy przy zdjęciu dziecka, 6 mm-hmm. sztuk, miałam zrobić każde zdjęcie inne. To tak zwane komplety robiłam. I rozumiem, że to też odzwierciedlało później jakby rodzaje usług, jakie świadczono w zakładach fotograficznych. Tak, tak. Chodziło o to, żeby sprawdzić, jak radzi sobie pani w sytuacji, kiedy model jest może mniej przewidywalny niż osoba dorosła? Czy stąd Nie, taki pomysł na to zadanie? Czy... Jeśli chodzi o dzieci, no to trzeba było wyłapać nastrój dziecka, jakąś taką inwencję. Tu na przykład trzyma dziecko paluszek w buzi, tu się uśmiecha, no i takie wyłapywałam momenty właśnie, żeby uchwycić, żeby dziecko na każdym zdjęciu miało inną pozę. Tu musiałam zrobić architekturę, i właśnie to robiłam, dom tutaj widzę, dziecka że jest... dawny.
widzę, że tutaj jest podział na oryginał i reprodukcję plutonową, czyli rozumiem, że pani też... Reprodukcję musiałam zrobić i odbitkę jednakową. Czyli przefotografować odbitkę i następnie wykonać kolejne zdjęcie. Tu miałam jeszcze za zadanie zrobić architekturę. To robiłam na Starym Mieście. A tutaj jest taki reportaż z bazaru. Chciałam opowiedzieć też w kilku słowach o historii warszawskiego cechu fotografów, którego była pani członkiem od tak naprawdę początku pani kariery. I to jest organizacja, która dzisiaj liczy już 100 lat. W tym roku 22 marca ukończyła 100 lat. Oczywiście obecnie jest to organizacja, która funkcjonuje w takiej szczątkowej formie. Natomiast w czasach pani działalności były momenty, kiedy ta organizacja miała dość silny wpływ na to, jak funkcjonował zakład. I czy mogłaby pani opowiedzieć w kilku słowach, jaką funkcję pełnił zakład, jakie miała pani obowiązki względem tej organizacji i jakie ewentualne przywileje płynęły z bycia członkiem cechu? Do cechu należało się w momencie, kiedy prowadziło się zakład. Cech miał za zadanie bronić w tym okresie takiego rzemieślnika. Na przykład w momencie, kiedy przyszedł klient i był z czegoś niezadowolony, często wpisywał się do książki życzeń i zażaleń i cech miał za zadanie zawsze wybronić takiego rzemieślnika. No, mnie się bardzo rzadko to zdarzało, no, ale od czasu do czasu może taki incydent zaistniał. A był moment jeszcze, że bardzo ciężko było zrobić zakupy fotograficzne. Mówię o chemii, o filmach. No i cech wtedy zaopatrywał, no, w niedużej ilości, ale pomagał w zaopatrzeniu w materiały fotograficzne. Były tak zwane przydziały. I też rozumiem, że cech odpowiadał za szkolenie fotografów i fotografek oraz prowadził kursy fotograficzne. Prowadził kursy i egzaminy później. Czyli też odpowiadał właśnie za ten cały system szkolenia kolejnych rzemieślników, kolejnych pokoleń rzemieślników. Tak. Myślę, że ja ze swojej strony mogę dodać, że cech pełnił też taką funkcję. Właśnie z jednej strony można powiedzieć edukacyjną, z drugiej strony też integrował środowisko. I kulturalną też. Tak. I myślę, że taka, to co można też powiedzieć już o tej historycznej organizacji, która powstała właśnie w 1922 roku, czyli te takie same początki warszawskiego cechu fotografów, to to, że początkowo ten cech nosił nazwę cechu, dokładnie to był cech fotografów chrześcijan miasta stołecznego Warszawy. I pracując nad wystawą, udało mi się dotrzeć do informacji, że w związku z tym, że ta pierwotna organizacja pozostawała zamknięta dla osób innych wyznań, w związku z tym rok po założeniu tego cechu powstała alternatywna organizacja, czyli właśnie cech skupiający żydowskich fotografów. Natomiast oczywiście już później, po II wojnie światowej, ten cech odżył i był, nie miał już tego charakteru, nie był związany z żadnym, z osobami żadnego wyznania. Tak. I to był moment, kiedy właśnie pani dołączyła w latach 60., to już był zupełnie inny cech niż ten, o którym można czytać w historii fotografii. Może tak, może mogłybyśmy powiedzieć pokrótce o 89 roku, czyli o momencie, kiedy zniesiono obowiązek przynależności do cechu, bo to był taki moment przełomowy, kiedy tak naprawdę to środowisko fotograficzne musiało otworzyć się również na osoby, na tak zwanych fotoamatorów, prawda? Osoby, które wcześniej nie do końca mogły wykonywać ten zawód. I ciekawa jestem, jak pani wspomina ten moment. No, mi się wydaje, że normalnie pracowałam tak samo,
bo w momencie, kiedy istniał cech, to trzeba było pisać podanie, w momencie, kiedy się chciało otworzyć zakład, i cech czuwał nad tym, żeby zakłady fotograficzne były w odpowiedniej odległości. No i w momencie, kiedy cech już tak się zaczął rozwiązywać, ludzie na to nie zwracali uwagi. Niektórzy bardzo blisko otwierali zakłady i to powstawała tak zwana konkurencja. Natomiast pani nie odczuła tego, rozumiem, że... Nie. Absolutnie mnie to nie przeszkadzało. Każdy zakład miał swoich klientów, i, a było bardzo dużo pracy, bo robiło się zdjęcia do wielu rzeczy, do paszportów, do dowodów, do legitymacji, pamiątkowe. No w tej chwili to jest bardzo okrojone, bo bardzo dużo ludzi korzysta z formy cyfrowych, ze zdjęć cyfrowych. Tak, niektóre urzędy przyjmują nawet własne takie produkcje zdjęć własnymi aparatami. No, nie ma już zdjęć na przykład do dyplomów, to jeszcze są, ale do matur nie ma. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Tak jest.